No. Cześć, tu Spajda, HP Airsoft. Dzisiaj mamy taki szybki tip, szybki tutorial specjalnie dla ASG Runowo, bo wiem, że ostatnio wysłaliśmy im kilka świniaków przerobionych na HP. Jak zrobić, żeby było dosyć uniwersalnie i dosyć fajnie rozwiązanie podkręcania magazynka, jeżeli nie ma tego zabudowanego elektronicznie. Otóż tak, mamy standardowy przycisk do podkręcania w jakimkolwiek boksie. Zawsze mamy jakiś taki przycisk. Jaki jest tip? Po prostu podklejamy na drugi koniec, tutaj podklejamy kawałek rzepa, po czym podklejamy rzepa na tylną ściankę za spustem, ponieważ gdy w momencie pociągnięcia spustu mamy zawsze naciśnięty ten spust, więc wklejamy po prostu na rzepie na tylną ściankę spust, wyzwalacz boksa magazynka i przy naciśnięciu boks się automatycznie podkręca. Jeżeli nam brakuje, no to podklejamy na tylnego rzepa, podklejamy jakąś tam warstwę taśmy, żeby móc nacisnąć ten podkręcacz. No i podkręcacz jest i zawsze mamy podkręcone kulki podczas strzału. Taki protip szybki, żeby łatwy. Przy wymianie boksa mamy ten sam rzep na magazynku wszędzie. Czyli wszystkie magazynki mamy rzep pozytywny, negatywny rzep na ściance. No i w ten sposób możemy dowolny boks podkręcić z dowolną ręką. Także polecam ten protip, używamy. Pozdrawiam Spajda.